wszystkich rodaków, którzy nie pogodzili się z narzuconym Polsce reżimem komunistycznym, lecz trwali w oporze, pokazując światu, że Polacy nigdy nie pogodzą się z utratą wolności i niepodległości. Stańcie apel! Wzywam ofiary zbrodni hitlerowskiego i komunistycznego oprawcy, które mimo upokorzeń, cierpień, szykań i prześladowań do końca swojego życia pozostali wierni ojczyźnie. Stańcie apel! Wzywam działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy walczyli o wolność, godność i prawa człowieka. Wołam działaczy Solidarności, którzy w czasie stanu wojennego walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Wzywam rodaków represjonowanych, internowanych i aresztowanych oraz uczestników brutalnie rozpędzonych manifestacji i bezwzględnie tłumionych strajków, którzy masowo wystąpili przeciwko zniewoleniu i bezprawiu komunistycznego systemu. Stańcie na apel! Wołam do nas żołnierzy polskich, którzy oddali swe życie w różnych regionach świata w imię praw człowieka i demokracji. Stańcie na apel! Do was zwracam się potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej i ich czyny pozostaną na zawsze w waszej pamięci, w historii Polski i dziejach narodu polskiego. Chwała bohaterom! Wzywam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie na apel! Przywołuję do nas prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zwierzchnika Sił Zbrojnych, Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką, Marią Kaczyńską, oraz ostatniego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego. Stańcie na apel! Wzywam szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Franciszka Gongora, dowódcę Sił Powietrznych, generała pilota Andrzeja Błasika, dowódcę operacyjnego Sił Zbrojnych, generała Bronisława Kwiatkowskiego, dowódcę marynarki wojennej, admirała floty Andrzeja Karwetę, dowódcę wojsk lądowych, generała broni Tadeusza Boka, dowódcę wojsk specjalnych, generała broni Włodzimierza Potasińskiego oraz dowódcę garnizonu Warszawa, generała dywizji Kazimierza Gilarskiego. Stańcie na apel! Przywołuję biskupa polowego Wojska Polskiego, generała broni Tadeusza Płockiego, prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego, arcybiskupa generała dywizji Mirona Chodakowskiego oraz pełniącego obowiązki naczelnego kapelana Ewangelickiego Wojska Polskiego generała brygady Adama Pilcha. Stańcie na apel! Wołam wszystkich, którzy w tragiczny poranek 10 kwietnia 2010 roku polegli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w drodze na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. Wiernie pracowaliście za Polski i polegliście, wypełniając patriotyczny obowiązek.
cóż, pododdziały, spocznij! Szanowni Państwo, za chwilę dowódca uroczystości, komendant garnizonu Kraków, dokona uroczystej odprawy dowódców gwardii. Pododdziały, baszosz! Dowódcy wart, do mnie! Panie pułkowniku, dowódca warty kapitan Rybicki meduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawił 5 batalion dowodzenia imienia generała broni Stanisława Halera. Panie pułkowniku, dowódca warty, podporucznik Wykusz melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła 6 brygada powietrzno-desantowa imienia generała brygady Stanisława Susabowskiego. Panie pułkowniku, dowódca warty porucznik Czubak melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła jednostka wojskowa NIL. Panie pułkowniku, dowódca warty podporucznik Piątkiewicz melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawił oddział żandarmerii wojskowej w Krakowie. Panie pułkowniku, dowódca warty, komisarz Dulewicz melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła kompania honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Panie pułkowniku, dowódca warty, kapitan Nowak melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Panie pułkowniku, dowódca warty kierownik Szymański melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła Straż Miejska Miasta Krakowa. Dowódcy wart, stop! Honorowym przed grobem nieznanego żołnierza. Zmiana, wystąp!